Nastały takie czasy, że praktycznie samą swoją egzystencją jesteśmy w stanie urazić innych, a nadchodzących ciosów możemy się spodziewać z każdej strony. Dziś będzie nieco mniej gamingowa, trochę bardziej filmowo. Choć porównując strony z ocenami gier i filmów i zauważając coraz częściej wkradającą się do głośnych tytułów polityczną poprawność, można powiedzieć, że te dwa środki escapizmu jadą na jednym wózku. Jeśli lubisz kino akcji i superbohaterów, to zapewne wiesz, że niedługo w kinach pojawi się Kapitan Marvel. Takie filmy często oferują nam prostą, bezrefleksyjną dawkę rozrywki. Wartości są uniwersalne, dylematy proste, a gdy rozwój i przemiany bohatera są wiarygodne, mamy praktycznie gotowy przepis na udany film. Idziemy na lekką, niezobowiązującą rozrywkę i to właśnie otrzymujemy. Problem pojawia się, gdy lekka, niezobowiązująca rozrywka zaczyna nas krytykować i pouczać. Coś podobnego próbowała zrobić reklama Gillette. Niektóre przestrzenie zwyczajnie nie są miejscem na prowadzenie tego rodzaju dyskusji. I między innymi są to powody, dla których filmy i gry, a ostatnio nawet reklamy, nie spotykają się z dobrym odbiorem. Jeśli ktoś czytał Ferdy Durkę, to wie, że można wymusić w ludziach bezmyślny zachwyt, ale będzie on bardzo łatwo podważalny, a ostatecznie straci swój efekt, szczególnie gdy nacisk będzie zbyt silny. Social Justice Warriors są jak ten nauczyciel polskiego. Mówią nam, że słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość, a mainstream każdego, kto uważa inaczej, nazywa trolem, udając przed sobą i publicznością, że nie ma innej możliwości wyboru niż zachwyt. Polityczna poprawność nie przekonuje nas do swoich racji, tylko wymaga od nas konkretnego zachowania. Weźmy na chwilę pod lupę Battlefield 5. Twarzą tego tytułu była kobieta, która przekonać miała społeczność, że jest odważna i waleczna jak mężczyzna. Studio wykreowało ją tak, że nie dość, że świetnie sprawdza się w boju, to jeszcze jest niepełnosprawna i przełamując wszelkie przeciwności, jest równa lub lepsza od walczących na wojnie mężczyzn. Twórcy najwyraźniej nie zrozumieli, że gdy przedawkujesz narkotyki, to nie wzbudzisz respektu u osób, które ich nie brały. Nawet jeśli chcieli tym zrobić ukłon w stronę kobiet, to jest to raczej zawieszenie wysoko poprzeczki lub przyznawanie orderów za zmyślone historie wojenne. Ile więcej szacunku i głębi dla wszystkich anonimowych kobiet zyskałaby kampania, w której na moment wcielamy się w rolę matki, która próbuje ocalić swoje pociechy w ogarniętym wojną świecie. Nie ma przy sobie męża, on walczy lub poległ na froncie, a kobieta musi sama stawić czoła horrorom dnia codziennego. Oczywiście AI zawodzi na tyle często, że prędzej wolelibyśmy sobie wsadzić bagnet w oko, niż powtarzać sekcje z biegnącymi za nami dzieciakami. Tak samo moglibyśmy mieć okazję spojrzeć na świat oczami pielęgniarki lub wywiadowcy. Ludzie, którzy nie są wystarczająco ekscytujący, żeby pojawić się w shooterze, w rzeczywistości wykazali się wręcz niewyobrażalną odwagą. Wspominam o tym dlatego, że podziw, zachwyt i szacunek zdecydowanie lepiej wywołać, niż się go domagać. W przypadku Kapitan Marvel źródło od podziwu zorientowane jest na fakt, że głównym bohaterem jest kobieta i posiada supermoce. Nie oglądałem jeszcze filmu, w kinach będzie dopiero od 15. Trailery i media wydają się gloryfikować Kapitan Marvel tylko za to, że jest kobietą, a to jest nic innego jak spłaszczanie postaci i fabuły, czyli dokładnie taki sam zabieg, jak to miało miejsce w Battlefield 5, a może i nawet ten sam dealer. Filmy lubimy zwykle na charakter postaci i ciekawą fabułę, ale tutaj to szukanie poklasków w mainstreamowych mediach i nie do końca dobre marketingowe podejście w stosunku do widzów. Wielu aktorów pierwszoplanowych jest twarzą kampanii reklamowych swoich filmów. To dość wygodny i pozytywny zabieg. Aktor przyciąga fanów do kin, a dodatkowo sprawia, że już na starcie stajemy się nieco bardziej związani z odgrywaną przez niego postacią. Niestety dla produkcji Marvela, Brie Larson w dość specyficzny sposób zaangażowała się w kampanię promocyjną. W sieci od dłuższego czasu trwają przepychanki odnośnie rzekomego negatywnego nastawienia mężczyzn do ról kobiecych, przez które remake Ghostbusters w 2016 roku i Ocean's 8 były źle oceniane. Niestety SJW nie zauważa, że te filmy nie osiągnęły odpowiednich wyników, tylko dlatego, że były po prostu słabe. Brie Larson jeszcze w zeszłym roku na fali tych dyskusji powiedziała, że nie chce wiedzieć, co biały mężczyzna ma do powiedzenia na temat filmu. Pułapki czasu. Uważała, że ten film nie był dla nich, a głos powinny zabrać kobiety i mniejszości etniczne. Była również niezadowolona, że wśród prasy na wywiadach biali mężczyźni są w przeważającej większości i postanowiła aktywnie z tym walczyć. W wywiadach powtarzała, że chce wykorzystać moce Kapitan Marvel, aby wesprzeć ciemnoskóre kobiety, które nie dostają takich okazji jak biali mężczyźni. Do jednego z takich wywiadów zażyczyła sobie, aby odpowiadać na pytanie niepełnosprawnej kolorowej kobiety. To wydarzenie wydaje się upokarzające dla samej dziennikarki, bo nie została wybrana ze względu na to, że jest dobra, ale tylko dlatego, że spełniła trzy warunki postawione przez Larson. Aktorka zdecydowała się na kampanię pod sztandarem walczącego nowego feminizmu i choć sprzyjały jej media, to sami fani mieli już trochę inne zdanie. Wonder Woman nie borykała się z takimi przeciwnościami, mimo że również główną bohaterką była kobieta. Jak zawsze w sieci pojawiło się kilka artykułów, które krytykowały superbohaterkę z DC Universe.
ale można śmiało powiedzieć, że sama aktorka Gal Gadot w każdym wywiadzie prezentowała się wyjątkowo uroczo i skromnie. Spoglądając na te dwie aktorki, można dojść do wniosku, że Brie uderzyła woda sodowa do głowy i zaczęła zachowywać się tak, jakby supermoce jej bohaterki mogły zmienić coś w realnym świecie. O tym, że nie potrafi zdystansować się od fikcji, mówią również jej posty w społecznościówkach. Na Twitterze pojawił się hashtag Captain Marvel Challenge. Generalnie jest to zbiórka pieniędzy, aby nieuprzywilejowane dzieci mogły pójść do kina i oglądać film z Brie. Jak najbardziej. Dzieciaki, które znalazły się w trudnej sytuacji, też zasługują na trochę rozrywki i beztroskiego dzieciństwa. Ale czytając niektóre wpisy, można odnieść wrażenie, że to będzie jakiś rodzaj zbawiennej energoterapii. Pozwolenie Larson na aktywne uczestniczenie w kampanii marketingowej możliwe, że było jednym z największych błędów. Aktor odgrywający bohatera powinien fanów jednoczyć. Brie uparcie twierdzi, że pewna grupa jest zbyt duża i to jej właśnie przeszkadza. Na Rotten Tomatoes można było zobaczyć, ile procentowo osób jest zainteresowanych tym filmem. To narzędzie w pewnym sensie pozwalało wystawić recenzję filmowi, który jeszcze nie pojawił się w kinach. Może i nie powinno znajdować się na rzetelnym portalu, ale do tej pory było świetnym wsparciem dla dobrej kampanii marketingowej. Wypowiedzi Larson sprawiły, że liczba osób zainteresowanych filmem zaczęła nagle topnieć. Review bombing to termin dobrze znany w świecie gier i filmów. Jeżeli nie podoba się społeczności osoba związana z produkcją, wtedy niezależnie od jakości tytułu jest on źle oceniany. I wygląda na to, że to właśnie przydarzyło się Kapitan Marvel, gdyż zainteresowanie spadło do 27% i pewnie spadałoby dalej. Najwyraźniej Rotten Tomatoes miało wymianę korespondencji z Disneyem, bo 25 zniknęła opcja przedpremierowych recenzji. Zniknęła procentowa wartość zainteresowanych osób i można było kliknąć tylko jeśli chce się zobaczyć film. Można się zastanawiać, dlaczego taki system powstał, skoro na pierwszy rzut oka widać, że jest wadliwy. Oceny przedpremierowe to wskaźniki hype'u, które dodatkowo same go generują, czyli otrzymujemy efekt kuli śnieżnej. Usunięcie tego systemu w tym momencie jest rozwiązaniem tylko tymczasowym, bo niedługo ludzie będą mogli oceniać sam film. Brie już teraz podkreśla, że wcale nie nienawidzi białych mężczyzn. Pojawia się w wywiadach, w których dziennikarze sami ją tłumaczą z jej wypowiedzi, zapewniając przy tym, jak bardzo się z nią zgadzają i jak bardzo jej słowa zostały przeinaczone. I to właśnie jest damage control. Przekonywanie publiki, że aktorka padła ofiarą troli i złośliwej interpretacji, a nie własnego języka. Osobiście zakładam, że wielu fanów, którzy śledzą tę historię, będą chcieli sprawdzić, czy ten film faktycznie jest tak bardzo polityczny. Inni pewnie pójdą z takim nastawieniem, że z góry im się nie spodoba. To powinno przełożyć się na dobrą sprzedaż, o ile fani nie zaczną bojkotować filmu. Jak dla mnie review bombing jest szkodliwy, szczególnie, że to miecz obosieczny, który daje argumenty drugiej stronie. Zdecydowanie lepiej jest oddzielać twórcę od jego dzieła, bo człowiekiem może być obrzydliwym, ale jego dzieła mogą być fascynujące. A szkoda rabować się z pozytywnych wrażeń tylko dlatego, że gdzieś tam widnieje nazwisko kogoś, kogo nie lubimy. I to by było na tyle. Wpływom politycznej poprawności w grach będę chciał poświęcić osobny film. Ale chcę to lepiej przygotować, dlatego pojawi się dopiero za jakiś czas. A na razie dzięki za oglądanie. Jeżeli ci się podobało, to kliknij subskrypcję albo łapkę w górę. Jeżeli ci się nie podobało albo się ze mną nie zgadzasz, to łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.